It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out. Siemka, więc witajcie w kolejnym filmiku. Ja właśnie jestem w samochodzie i jedziemy z moją mamą do fryzjera, bo będę dzisiaj farbowała włosy, co zobaczycie na najbliższych paru minutach. Będę robiła ombre, nie na całość, i to jest farba zmywalna, więc nie martwcie się. Natomiast stwierdziłam, że na wakacje przyda mi się trochę zmian, no i postawiłam na włosy. Okej, już jestem w domu i słuchajcie, mój aparat dzisiaj wariuje, jeżeli chodzi o kolory, więc jak będę wyglądała dziwnie lub cokolwiek będzie wyglądało dziwnie w tym aparacie i na tym vlogu, to z góry was przepraszam. Natomiast jak już zauważyliście, wróciłam i słuchajcie, jestem już po, włosy już mam pofarbowane. To jest farba zmywalna, ta z L'Oreal Colorista, to jest ta wersja dla brunetek czerwona. Tu wam gdzieś wkleję zaraz zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. Ten efekt ma mi się utrzymać od 7 do 15 myć. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Jak mi nie zejdzie najwyżej włosy obra. Natomiast stwierdziłam, że na wakacje chcę zaszaleć. No i zaszalałam. I włosy mam pofarbowane pierwszy raz na taki kolor, bo kiedyś miałam tylko szamponetkę, ale to miałam taki ciemny brąz. No i to nie za bardzo wtedy pamiętam, jaki był efekt, no ale to było parę lat temu. Tak to kolorowych włosów nigdy nie miałam, oprócz takich, wiecie, eksperymentów z bibułą, jak to było parę lat temu jeszcze w podstawówce, jak robiłam, pamiętam, wakacje. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o moje plany na dzisiaj, stwierdziłam, że nagram dla was vloga takiego gadanego, domowego. Nie mam jakichś konkretnych planów, nigdzie nie jadę, nie wyjeżdżam. I o ile nie będę miała ciekawego materiału, to i tak ten vlog się pojawi, bo chciałam, żebyście zobaczyli, co po prostu robię w wakacje. Jak nigdzie nie wyjeżdżam, nigdzie nie jestem z nikim umówiona i po prostu siedzę w domu. Mój plan życiowy, w zasadzie mój plan na dzisiaj, plan dnia, to jest, żeby zrobić sobie kisiel i obejrzeć kolejny odcinek serialu, który zaczęłam wczoraj oglądać, bo się wkręciłam. Jane the Virgin, o którym wam wspominałam ostatnio na snapie, na którego was swoją drogą serdecznie zapraszam. Zostało mi 6 odcinków trzeciego sezonu, na czwarty sezon dopiero w Ameryce wychodzi pod koniec października, z tego co się nie mylę, więc dopiero za jakiś rok mogę się spodziewać czwartego sezonu w Polsce. No, zostało mi 6 odcinków z trzeciego. Więc zaczęłam wczoraj oglądać nowy serial Supergirl i na razie bardzo, bardzo mi się podoba. Powiem wam, że wkręciłam się i jest fajny, lekki, przyjemny, więc dzisiaj też na pewno będę go oglądała. Poczytam trochę książki, idę też niedługo do babci. Także no, zobaczycie, taki ktoś coś wierci, zobaczycie, jak wygląda taki mój zwykły, najzwyklejszy dzień w wakacje. Był wspomniany przeze mnie wcześniej kisiel. Będę robiła dwie porcje, bo ja kocham kisiel. Stwierdziłam, że chcę całą miseczkę sobie zjeść przy serialu, więc będę robiła dwie porcje, bo robię i dla siebie, i dla Olka. I robię ten kisiel z winiary o smaku malinowym. Nie wiem, zawsze kupuję ten, bo to jest mój ulubiony i ktoś właśnie kosi trawę. Więc będę jadła ten kisiel i będę go jadła z herbatnikami. Kupiłam, jak byłam przedwczoraj w sklepie, także kupiłam. Więc mamy kisiel, mamy herbatniki. I pop bubbly in your memory. You should be glad I'm showing you sympathy. Showing you sympathy. I gave you real love out the gutter, out the gutter. Ever let you go, you gon' suffer. You gon' suffer from it. I gone through with cripples and some shotters. I gotta accept that I'm a monster. I pull up in several different options. That all but most of them came topless. I shattered your dreams with this cream I make. What? Gotta be on codeine to think of shit I say. What? I can't feel my toes, but they gon' fold up. I was in the double law when I rolled. Yeah. Yellow V on my right leg. Yeah. Nah, Hendrix overload. You see what I'm saying? I feel like I should be giving up. Can't leave it, it's too much. But I'm tired of you leading me on. Oh, and I don't like where this shit. Tak, wiem, że odbijam się w laptopie. Natomiast to jest ten serial, który chciałam wam polecić, o którym wam mówiłam wcześniej. Jeżeli lubicie seriale o superbohaterach, filmy typu Captain America, Avengers, coś takiego, to na pewno wam się spodoba. Mega fajny, lekki, przyjemny serial. Mi przynajmniej się podoba. Mały update, jak widzicie, makijaż zmyłam, więc nie mam ani grama makijażu na twarzy i będę nakładała sobie właśnie jedną z chińskich maseczek, którą kupiłam parę miesięcy temu. To jest ta czarna, mega znana, ja już ją miałam wcześniej, zanim ona była znana. Natomiast jakiś czas temu dopiero kupiłam w tubce, bo wcześniej miałam w takich saszetkach. Ja ją zawsze nakładam też tym pędzem z jakichś chińskich stronek, też
Nie pamiętam dokładnie, z której tej stronki było, natomiast nałożyłem sobie, to jest ta peel off czarna, ona ze skórniki, właśnie patrzyłam się w podgląd. Także jak widzicie, ja sobie nakładam teraz maseczkę na twarz i będę tak z nią siedziała 15-20 minut, aż do momentu, kiedy ona totalnie zaschnie. Także będę wyglądać jak kosmitka, przynajmniej się wpasuje do tematyki serialu. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Maska nałożona, więc idę umyć czarny cały pędzel i zmykam dalej oglądać serial. Także drugi dzień vloga, stwierdziłam, że będę nagrywała vloga z dwóch dni i znowu jestem w kuchni, ja nie wiem, ten filmik będzie jakiś kulinarny, ale właśnie robię sobie śniadanie, godzina 11, ale o 10 wstałam, dzisiaj trochę później niż zwykle, staram się wstawać i robię sobie teraz sklep wieku, czyli moje ukochane śniadanie, w tle jeszcze gotuje się woda, Olek też ogląda serial. Także co, ja zabieram się zrobienie tego śniadania, bo jestem strasznie, strasznie głodna. Pogoda jest tak do bani, że musiałam zapalić soundboxa, żebyście cokolwiek widzieli, bo jest tak ciemno i cały dzień leje i jeszcze raz leje. W każdym razie mamy ze sobą pudełko z moim cudownym przyciskiem. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, jak bardzo jestem wam wdzięczna, bo jeszcze nie miałam okazji tego powiedzieć na kanale, tylko na snapie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele dla mnie ta nagroda znaczy. To jest taki namacalny dowód, że jestem na tym YouTubie, że coś robię i że ktoś mnie ogląda i ktoś docenia moją pracę, za którą wam bardzo, bardzo dziękuję, za to, że mnie doceniacie. I no, chciałam też od razu powiedzieć, że zbliżają się 3 lata mojego kanału, więc w dzień... No, kiedy będzie to miało, po prostu możecie się spodziewać live'a na kanale. Był tylko jeden live na moim kanale i to rok temu, akurat jak wybiło mi 50 tysięcy. I teraz będę chciała zrobić live'a na 3 lata kanału. I bardzo dziękuję Mai z kanału Majaka za pomoc, bo pomogła mi w znalezieniu programu, w którym będę mogła to ogarnąć, bo jak wiecie, rok temu były problemy z tamtym live'em. Natomiast w tym mam nadzieję, że wszystko będzie ok i ja wam już zabieram się za pokazywanie tego cudownego przycisku, za który wam mega dziękuję. Ok, więc tu mam pudełko z przyciskiem. Pewnie już nieraz widzieliście, jak youtuberzy otwierają te pudełka, ale co tam, tak wam pokażę. W każdym razie tutaj jest list od pani Susan Wojcicki z YouTube'a, jest po angielsku, więc wam go, przepraszam, ale nie przeczytam. I tutaj pod pianką, jak się pewnie domyślacie, znajduje się przycisk, który jest o wiele, wiele większy niż ja sobie to wyobrażałam, naprawdę. Jest przepiękny, także jeszcze raz mega wam z niego dziękuję, bo jest cudowny i dzięki wam to go zdobyłam i bez was by mi się to nie udało. Także jeszcze raz wielkie naprawdę dzięki. Oczywiście, jak to ja, zapomniałam się z wami pożegnać. W ogóle jest dzisiaj już kolejny dzień, jak widzicie, mam kitkę i w ogóle zupełnie inny dzień. Natomiast mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Nie miałam dużo materiału, to były leniwe dni. To były dni, kiedy nic się u mnie za dużo nie dzieje, kiedy nie wychodzę na miasto, kiedy z nikim się nie spotykam, po prostu siedzę w domu, oglądam serial. Wczoraj też po południu miałam gości w domu, bo mój tata miał imieniny, dlatego też nic dla was wczoraj nie nagrywałam, oprócz tego przycisku i tego, że zrobiłam sobie śniadanie. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko film wam się spodobał. Ja zapraszam was na inne moje filmy, oczywiście do lajkowania, do subskrybowania kanału. No i zbliżają się 3 lata kanału, tak jak wam mówiłam, więc będę planowała zrobić live'a. I chyba dodam filmik w dniu, kiedy będzie ten live, więc zależy jak go zmontuję. W każdym razie, jak tak będzie, to dam wam info na końcu filmiku, żebyście wiedzieli, o której godzinie możecie się live'a na moim kanale spodziewać. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!